wcześniej już odblokowano, musiałem drugi raz, że tak powiem, no tutaj zbierać doświadczenie, bo tam bez gąsienic mogę założyć tą wieżę i tą lufę, a już po tej aktualizacji nie mogłem, bo no wiadomo, zwiększyła się masa tego pojazdu, ciężar, no i trzeba było sobie gąski odblokować, żeby pozakładać resztę. Dobry czołg, no można go często spotkać na kompaniach. Dobra, następny czołg to Tygrys, jeszcze nie jest wymaksowany niestety. Jest to siódmy tier. A co mi tutaj brakuje? Gąski już mogę odblokować, ale oczywiście chcę sobie lufę odblokować. Jak widzę tutaj mogę ją sobie zamontować, nawet nie muszę gąsek sobie zakupić. A no, w następnej kolejności ta lufa myślę, że szybko zarobi na gąski i na końcu silnik. Idziemy sobie do S100. Tak więc tu też nie mam żadnych modułów, no, nawet amunicji złotej nie mam. Dobra, Hetzer odkupiłem sobie Hetzera na kompanie juniorskie, też tutaj na trolu, też po połowie pocisków mniej więcej. No i 4 złote, tutaj już mam zamontowaną siatkę i dosyłacz do działa. No, Hetzer, no też pewnie dużo osób go zna, bo to niski tier 4, więc tam pewnie ktoś grał, na pewno ktoś grał z was. No nie jest to zbyt, nie podoba mi się zbyt granim, ale na seniorkę, przepraszam, na juniorkę może być, potrafi ściągać Matyldę na hita z golda. Dobra, następny to Stug 3, już dużo lepszy czołg od Hetzera, bardzo fajnie nim się gra. Ta lufka jest naprawdę taka wcięta, że no, wchodzi praktycznie za każdym razem, jak tylko chcemy. I tutaj już mam też pozakładane moduły, oczywiście wymaksowany czołg. Tak, mechanizm dosyłający oraz ulepszony system naprowadzania plus siatka. Ten zestaw tutaj tych dwóch daje naprawdę dużą szybkościelność. On bez dosłacza i bez tego systemu naprowadzania dosyć szybką strzelność ma, ale już z tym to już masakra. To jest plus. I zabiera po 100 kilka. No nie na pewno nie zabierze tutaj 160 czy tam 180, ale po 110, 120, 130 się zdarza zabierać na strzał. Siatka wiadomo, dla niszczyciela bardzo przydatna. Okej, okay, no to a tu następny czołg. To jest Jagoda, którą odblokowałem sobie wczoraj. Działko od Stuga. Mam chyba 13 bitew na niej, więc nie jest. No nie jestem w stanie powiedzieć, jak się gra jeszcze tym czołgiem, tym niszczycielem. Nawet nie mam tu nic, żadnych modułów. Słyszałem, że dosyć kiepski, że szybko go ominąć i iść do kolejnego. No zobaczymy, jak to będzie się grało. To jest szósty tier. I to by było chyba na tyle z pojazdów niemieckich. Teraz pojazdy brytyjskie. Idę sobie w ciężkie brytyjskie, jak widzicie, Churchill. Jedynka. Wymaksowany? Nie, chyba. Nie, no gdzie? No, dużo trochę mi zostało tego do odblokowania. Ale gąsienicę musiałem już odblokować. No, nie ma dużo tu też do powiedzenia, bo też mało nim grałem. Jeszcze mniej chyba niż Jagodą nawet. No tak kupiłem, żeby był. Miejsca w garażu mam trochę, więc od czasu do czasu sobie zagram i powoli też będę szedł sobie w te ciężkie czołgi brytyjskie. Dobrze. Następny niszczyciel brytyjski, Elekto. Po nim jest AT2. Elekto dosyć szybki czołg. No, całkiem fajny. Jak na razie dobrze mi się nim gra. Chociaż też nie jest wymaksowana lufka, ale to jest troll, więc jak przywali, to przywali. Można poczuć.
Złota nie wolno, nie wolno. Modułów też żadnych. Oczywiście tutaj staram się w każdym czołgu mieć gaśnicę, mały zestaw naprawczy, no i oczywiście apteczkę. To jest bardzo ważne. Dobrze, jedziemy dalej. Tutaj mamy czołgi. Czołgi USA. Tak, to jest M6, wymaksowana, bardzo fajnie się nią gra. Wymaksowana, no. Z wymaksowanym działem, jeszcze nie mam silnika, ale bardzo fajnie wchodzi z tego działka. Zabiera ponad 300 na hita. I myślę, że to będzie zamiennik sporta, bo sport ma być osłabiony, znaczy mam mieć zabraną lufę, tą 122 mm, więc chyba sprzedam sporta i będę grał sobie M6 na seniorskich kompaniach. Dosyć twardy, dobrze rykoszetuje, fajnie się nim gra, zresztą sami możecie to sprawdzić. Trochę czasu, no trzeba się pomęczyć na M3 linii zwłaszcza, ale fajny czołg, warto. Zwłaszcza, że po nim jest T29, T32, też bardzo dobre czołgi. Hellcata już znacie, tak więc tutaj nie będę wam dużo mówił. Hellcata uwielbiam, to już powtarzam chyba w każdym filmie. Jedziemy dalej, tutaj mamy grubszego, większego brata Hellcata. Już nie jest taki szybki, ale daje radę. Też fajne działo. No ale czasami jak wlosuje na dziewiątki, to jest ciężko. A potrafi tak wlosować już. Za to następny słyszałem, że jest już lepszy. To jest T28 prototype. A właściwie połowę mam chyba zrobioną już do niego. Nawet większą połowę. Dobra, lecimy dalej. Czołgi rosyjskie T-34-85 rudy. No wiadomo, ten medzik też taki w miarę fajny. Też mam tu zamontowane, tak jak wcześniej tutaj i tutaj, ale to już widzieliście. Tu chyba nie widzieliście, żebym miał coś zamontowanego. No nie wiem, może to jest zły zestaw dla Rudego, ale ja tak taki tutaj zamontowałem. Dobra, KW1 też znacie, więc nie muszę nic tu mówić. Też bardzo fajny czołg. T-150 sobie kupiłem też niedawno. Jest chyba nawet już wymaksowana, z tego co widzę. Tak, wymaksowana i idę sobie tutaj w KW3. No, nawet fajnie się nią gra. Potrafi działko zabierać ponad 300, tak jak i M6. Sporta znacie, niestety zostanie mu zabrana ta lufa. Szkoda. Tu mam, jak widzicie, dosyłacz i system naprowadzania. ISA trójeczkę też już widzieliście. Dobrze znacie, bardzo fajny czołg. Też mam zamontowane moduły. Mechanizm dosyłający, mechanizm dosyłania oraz wentylację. No. Fajny czołg, naprawdę dobrze rykoszytuje. Dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy 9 tier IS 8. Większość ludzi narzeka na niego. Mi się całkiem fajnie im gra. No na początku było bardzo ciężko. Teraz trochę powoli zaczynam odrabiać. Ta lufka zajebista jest. Naprawdę potrafi zadać dużo damage'a. O, z tego co pamiętam, to prawie 5000 damage'a na jednej bitwie mi się udało ubić, uskrobać. No, także też fajny czołg. Tutaj już sobie zbieram exp na ISA 7, na 10 tier. To będzie mój pierwszy 10 tier w WoCie. Myślę, że drugim 10 tierem będą niszczyciele rosyjskie. Dobrze, przejdźmy do nich. Następny czołg Su-100. Teraz właściwie nim nie gram, bo chcę sobie zrobić wyższy tier. No ale fajny czołg. Ma lepsze przeładowanie od sporta. Dobrze się nadaje nawet na kompanie seniorskie. No a zabiera po 400 ponad.
Tak jak sport. 440. No i ma szybsze przeładowanie. No niestety nie ma wieży, no ale to wiadomo. Niszczyciel. Też tu nie ma nic zamontowanego. VIII-8 mam? A mam. No dobrze. Dobrze, no i chyba ostatni czołg. Tak, ostatni czołg. Niszczyciel Su-152. To jest maszynka już konkretna. Na trolu zabiera po 700, 800 nawet HP na raz, ale strasznie jest niecelna. Za to ta lufa nadrabia celnością i można ubić więcej damage'a jak na trolu nawet. I jest bardzo szybko strzelny. Naprawdę, bardzo szybko strzelny. Jeszcze mam tu dosyłacz. Nie wiem, czy sobie lepszy system naprowadzania zamontować, czy nie. Czy poczekać na ISU. Bo właśnie sobie teraz robię ISU. Ósmy tier niszczycieli. No i to by było na tyle z garażu. Myślę, że jeszcze filmik będzie jakiś z bitwy niedługo. Także trzymajcie się, na razie, cześć.